Utrudnienia drogowe w ciągu drogi wojewódzkiej 941 związane z remontem mostu Wistebnej dobiegają końca. Przede wszystkim wzrośnie wartość tonażu z 40 na 50, a przy tym rozwijającym się w naszej Trójwsi biznesie można powiedzieć, że jest to wymóg podstawowy i ten ciężki sprzęt też będzie mógł się bezpiecznie poruszać po tym obiekcie mostowym. Zadanie to jest realizowane ze środków zewnętrznych w kwocie ponad 3 miliony złotych. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Prace rozpoczęły się na przełomie roku 2018-2019, w zasadzie w połowie grudnia. Termin początkowo był ustalony zakończenia prac na 27 września bieżącego roku. Inwestycja z różnych względów, ale też tych atmosferycznych, ponieważ było bardzo upalne lato, trochę się opóźniła w czasie, także jesteśmy już na ukończeniu i mam nadzieję, że ten koniec listopada będzie już taką pełną finalizacją i zamknięciem robót. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik-Telesz.